Witam wszystkich serdecznie na kanale Szymona Gornowicza Silvarerum Las Rzeczy. Dzisiaj kontynuujemy naszą falerystyczną przygodę przez odznaczenia radzieckie. Kochani, druga część dotycząca falerystyki radzieckiej. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze widać. Jak wiecie, moje prezentacje są robione nieco w sposób oryginalny, amatorski. Ale też przede wszystkim kładziemy nacisk na merytoryczność i atmosferę przekazu, tak? To, czego no, trudno znaleźć na innych prezentacjach. Nikim się nie sugeruje, nikogo nie kopiuje. Moje filmy robię całkowicie z własnej inspiracji i na podstawie własnego pomysłu i ujęcia. Witajcie, kochani. Dzisiaj opowiemy sobie o kolejnych odznaczeniach radzieckich w klasyfikacji falerystyki radzieckiej. Poprzednio omawialiśmy sobie te najwyższe, order Lenina, bohatera Związku Radzieckiego, order Suworowa, Kutuzowa. Tak jak macie numerki tutaj oznaczone w tej publikacji, tak należy też traktować całą hierarchię falerystyki radzieckiej, tak? Czyli im wyższy, właściwie niższy numerek, tym wyższa hierarchia odznaczenia. Im wyższy numer, tym dalej posuwamy się w hierarchii ważności tych odznaczeń. Tak więc dzięki tym numerom możemy się zorientować, jak ważne w klasyfikacji falerystyki radzieckiej jest dane odznaczenie, odznaka, tudzież gwiazda. Warto wspomnieć na początku, że odznaczenia radzieckie służyły też propagowaniu idei kolektywizmu. Tak więc często zdarzało się, że odznaczano zakłady pracy, całe jednostki, dywizje, pułki, brygady, okręty odznaczeniami, tak? Czyli w ten sposób propagowano ideę kolektywizacji, poczucia tego, że liczy się tylko grupa, że w grupie można coś osiągnąć, tak aby wzbudzić też określoną dumę narodową i wzmocnić to poczucie jedności. Jak doskonale wiemy, w ogóle się to nie udało po 70 ponad latach eksperymentu sowieckiego. Związek Radziecki po prostu się rozpadł i coś takiego jak duch kolektywizmu po prostu nie istnieje. Przynajmniej nie udało się go stworzyć tam. Kochani, kolejnym interesującym nas odznaczeniem jest order Uszakowa. Jest on w naszej klasyfikacji określony cyferką 15. Stanowiono dwie klasy tego orderu. Samo odznaczenie, sam order został ustanowiony w marcu 1944 roku, dokładnie 3 marca 1944, ku uczci pamięci Fiodora Fiodorowicza Uszakowa, słynnego rosyjskiego admirała, dowódcy marynarki wojennej. Był on nowatorem w taktyce wojny morskiej, zdobył wiele twierdz i baz nadmorskich. Warto, słuchajcie, wspomnieć o chaotyczności falerystyki radzieckiej, tak? Ja wam omawiam hierarchię kolejnych odznaczeń, ale jak zobaczycie, nawet w tym opisie, kolejne następujące po sobie oznaczenia zostały ustanowione w różnej kolejności chronologicznej. I tak może się zdarzyć, że wyższe odznaczenie jest ustanowione później niż jakieś niższe, które było ustanowione wcześniej. Warto na to zwrócić uwagę. Moment pochodzenia oznaczenia jest bardzo ważny. Tak więc mamy dwie klasy: klasę pierwszą, klasę drugą. Widoczne tutaj baretki. Króciutko powiedzmy, za co przyznawano te odznaczenia. Za wzorowe zorganizowanie i przeprowadzenie operacji bojowej na morzu, za wzorowe zorganizowanie i pomyślne zakończenie morską operacji na liniach komunikacyjnych przeciwnika, za mistrzowskie skryte przeprowadzenie dużej operacji desantowej. Tak było w wypadku odznaczenia pierwszego stopnia chociażby. Natomiast drugiej klasy, na przykład za umiejętne dowodzenie, wzorowe działanie podczas walki na morzu z przeważającym przeciwnikiem, za umiejętne, szybkie i śmiałe działanie na wybrzeżu przeciwko bazom, innym obiektom nieprzyjaciela. Faktem natomiast jest, no, że interpretacja, słuchajcie, nadawania odznaczeń była bardzo dowolna i często było tak, że nadawano je na chybił trafił, według uznania lub według upodobań Stalina, czy jakichś kacyków partyjnych, prawda, czy no, stopnia podporządkowania partii, prawda, w różny sposób szafowano kapitułom właśnie odznaczeń i sprawy miały się różnie. Odznaki tego typu oczywiście sięgają proweniencją czasów carskich. Tego typu odznaki raczej przyznawały szlachcie. To też
przyznawanie im potencjalnie każdemu obywatelowi radzieckiemu, każdy mógł nosić taką oznakę. Oczywiście mówimy tu o stopniu oficerskim i stopnie oficerskie też były w carskiej Rosji zarezerwowane dla wysokiej szlachty, więc to był też przejaw tej rewolucji społecznej, że można było dojść do wysokiej rangi admirała, kontradmirała i otrzymać tak prestiżowe oznaczenia. Warto króciutko też powiedzieć o tym, jak dokładnie wyglądała odznaka pierwszej klasy. Jest to pięcioramienna rubinowa gwiazda, obramowana srebrzonymi i ciemno oksydowanym metalem. Tak? Pierwsza klasa w ogóle była tak naprawdę z platyny. Druga klasa była ze złota. Tak więc, przepraszam, tu zrobiłem pewien błąd. Zaraz się wyjaśni. Pierwsza klasa była platynowa, na gwieździe platynowej, a druga klasa była oparta na złocie. I teraz przejdźmy od razu właśnie do odznaczenia orderu Nachimowa. Jest drugi po orderze Uszakowa. Także nadawany jest oficerom marynarki wojennej. I właśnie w tym wypadku mamy już pewną misterność. Właśnie w tym wypadku mamy obramowania srebrzone, mamy ciemnooksydowany metal i mamy podział także na dwie klasy. Mamy tutaj rubinową gwiazdę, tak, w tym wypadku. Mamy piękne zakończenie kotwicami, mamy tutaj wieniec laurowy, liśćmi laurowymi. Proszę zwrócić uwagę, że taki sam wieniec występuje także Uszakowa, ale jest tutaj sierp i młot. W pewnym sensie to odznaczenie Uszakowa wydaje się skromniejsze, ale tu była wersja platynowa, tutaj wersji platynowej nie było. Nawet Sowieci ulegli tej modzie Cartiera, wynosząc platynę na wyższy poziom, jeżeli chodzi o prestiż, i stawiając ją przed złotem. Były tak więc dwie klasy, pierwsza i druga klasa, tu mamy baretki, także ustanowione właściwie dla oficerów marynarki wojennej, to były znaczenia typowo dla oficerów marynarki wojennej. Pierwsza klasa była nadana 82 razy, a druga klasa 469 razy. I tak samo, no, pierwszą klasę możemy otrzymać za dobrze przygotowaną i mistrzowsko przeprowadzoną operację na morzu, zerową organizację, śmiało zdecydowane dowodzenie, właściwie przygotowanie, przeprowadzenie, przeprowadzoną operację przeciwdesantową. No, bardzo wiele czynników mogło na to wskazywać. Mówię, ostatecznie najczęściej decydował o tym po prostu jakiś wyższy oficer, sam Stalin mógł decydować o tym, komu jakie oznaczenia trzeba przyznać lub zwierzchnik. W tradycji rosyjskiej często stopień stał przed funkcją. Bywało, że kapitan mógł mieć większą swobodę operacyjną i wyższe kompetencje nadane przez sztab główny, na przykład przez stawkę, niż pułkownik czy nawet generał. I wtedy, mimo że tamten miał wyższy stopień od tego kapitana, musiał mu podlegać, ponieważ tamten był obdarzony bardziej odpowiedzialną funkcją. Tak więc nadawanie odznaczeń też tak naprawdę podlegało pewnej dowolności. Tutaj mamy oficera w mundurze typu 1943 roku. Niektóre źródła podają, że dopiero od tego roku wprowadzono pagony. Natomiast pagon rosyjski był przez Sowietów, bolszewików uważany za burżuazyjną pozostałość przedrewolucyjnej carskiej Rosji. Jako taki był zlikwidowany. Tak? Komisarze sowieccy nie nosili pagonów, potem je przywrócono. Tak samo stopień generalski przywrócony w lecie 1940 roku. Przedtem mieliśmy komdiwów, kombrygów, tak? Czyli swego rodzaju potworki słowne, nomenklaturę bolszewicką, komisarz dywizji, komisarz brygady, komarm, komisarz armii. Potem z tych komisarzy zrezygnowano, przywrócono właśnie stopnie i przywrócono na przykład chociażby lampasy generalskie. Ale tak jak widzimy tutaj, sposób noszenia na, jak zwykle, niedbałym bolszewickim, niechlujnym mundurze polowym. Tu widzimy za wojną ojczyźnianą, tak, oznakę gwardii wprowadzoną też od roku, zdaje się, 1942. I czerwoną gwiazdę, to zaraz sobie o niej powiemy, tak? Typowy właśnie sposób noszenia na prawej piersi. Kolejnym oznaczeniem hierarchii jest order Bohdana Chmielnickiego. Bohdan Chmielnicki w kulturze jak gdyby rosyjskiej jest symbolem, no,
takiej, można powiedzieć, rusofilii, przejście na stronę rosyjską, tak, po udanym powstaniu Tuchajbeja Chmielnickiego, bitwa nad Żółtymi Wodami, gdzie nasi dowódcy, zwani pogardliwie Pierzyną, Łaciną i Dzieciną, tak, mieliśmy takich trzech dowódców w tamtych czasach, w tym studnym powstaniu. Chodziło o to, że jeden był zdzieciniały, drugi ciągle spał, a trzeci wolał czytać niż zajmować się dowodzeniem. Oderwano potężną część Podola, właściwie dzisiejszej, można powiedzieć, Ukrainy, i przyłączono ją do Rosji. Stąd też właśnie pomysł na takie odznaczenie. Był to też pewien rodzaj hołdu wobec ukraińskojęzycznych obywateli, czy właściwie Rusinów, tak powinniśmy dokładnie ich nazwać. Rusinów, którzy no, gdzieś jak gdyby mogli się identyfikować z tym symbolem walki o niepodległość, a tak naprawdę przejścia na stronę caratu, na stronę rosyjską. Tak więc jest to trzecie w naszej dzisiejszej klasyfikacji odznaczenie Order Bogdana Chmielnickiego, ustanowione w trzech, słuchajcie, klasach. Już nadawany nawet był, bo w przypadku dwóch pozostałych mówimy tylko i wyłącznie o nadawaniu ich oficerom marynarki wojennej. To były odznaczenia typowo dla marynarki wojennej. Natomiast te właściwie dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych, łącznie z partyzantami. Tak? Te trzy klasy były ustanowione. I teraz warto w tej klasyfikacji też wspomnieć, że były odmiany medali. Tu mamy medal z pozycją 18 Uszakowa, tak? Też baretka. I medal Nachimowa. One w klasyfikacji mieszczą się przed orderem Bogdana Chmielnickiego, tak? Bo tu mamy numer 23, tu 18, 22, bo prestiżowo tak jest. Natomiast sam order jako taki oczywiście ma jak gdyby swoją hierarchię i zalicza się do poziomu innych orderów, ale natomiast w tej precyzji rosyjskiej, radzieckiej, trzeba pamiętać, że te medale jak gdyby wiązały się bezpośrednio z tymi, z tradycją tychże orderów. Dobrze, w takim razie przechodzimy do kolejnego ciekawego odznaczenia w hierarchii. To jest order Aleksandra Newskiego, słynna postać historyczna. Pokonał Krzyżaków, już nawet w 1938 roku stworzono film radziecki, właśnie Aleksander Newski, sławiący osiągnięcia i wybitną jak gdyby postać w dowodzeniu Aleksandra Newskiego. Chodziło o jezioro Peipus, pokonanie Krzyżaków na tymże jeziorze. Jest tam też ciekawa taka kwestia, w której Aleksander Newski w tym filmie mówi, zachęcany przez swoich doradców, żeby się wycofać, mówi, że nie, że niech się wycofują tchórze, ja będę walczył na obcej ziemi. Tak? Że to też jest taka ciekawa sugestia, jak wtedy mniej więcej myślano, jaka była atmosfera w Związku Radzieckim, że wbrew temu, co potem twierdziła propaganda, naprawdę myślano ofensywnie i agresywnie, i same posunięcia, chociażby w 1939, czy w czerwcu 1940 roku, czy sama próba zajęcia Finlandii kompletnie nieudana, dowodzi tego, że było to państwo już wtedy nastawione zaczepnie, agresywnie i ofensywnie. Tak? Także tu mamy jedną klasę, też prestiżowe, chociaż już w tym momencie czwarte w klasyfikacji po wcześniej omówionych odznaczeniach. Ustanowione w lipcu 1942 roku, także warto to zauważyć. Pierw był Aleksander Newski 42, Chmielnicki 1943 i potem w 1944 mamy pozostałe odznaczenia. Mamy także w tej klasyfikacji bardzo słynne odznaczenie widoczne na prawej piersi tutaj prezentowanego oficera. Bardzo słynne odznaczenie Czerwonej Gwiazdy, ustanowione w roku 1930, tak? Tak więc starsze od tych wszystkich, mimo że klasyfikacja jest najniżej na dzisiaj omawianej prezentacji. Natomiast jest najniżej. Był nadawany w czasie pokoju dla wojska i cywili, słuchajcie. Tak wygląda jego baretka, bardzo popularne, znane odznaczenie. I kolejności, w kolejnej klasyfikacji mamy pod numerem 29, ustanowione w 1938 roku
medal za męstwo. Tak oto wygląda jego baretka. I 30 w naszej klasyfikacji medal za zaszczytną służbę. Tak? I on mógł być nadawany dosłownie wszystkim service in battle, tak? Czyli to jest oczywiście chodzi o służbę wojskową, a dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych, stopni wojskowych. Także mamy całą klasyfikację, słuchajcie, wszystko mamy podane. Mimo że te odznaczenia, ordery powstawały w różnych latach, wcale nie powstawały chronologicznie i zgodnie z stratyfikacją tutaj przyjętą. Dlatego jest spore zamieszanie w interpretowaniu odznaczeń radzieckich i warto te sprawy po prostu wyjaśniać i o nich mówić, jeżeli ktoś się falerystyką rzeczywiście troszeczkę głębiej interesuje, zajmuje. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Cieszę się, że mogę omawiać ten temat z Wami i zapraszam na kolejne moje prezentacje w kolejnych odcinkach będę przedstawiał kolejne odznaczenia radzieckie. Cieszę się, że możemy tutaj to sobie tak uporządkować. Świat falerystyki radzieckiej jest naprawdę złożony, skomplikowany i wymaga właśnie takiego głębszego omówienia. Dziękuję Wam bardzo. Oglądaliście Szymona Gornowicza, Silva Rerum, dział falerystyczny. Trzymajcie się, kochani.